Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Radak, a to jest kolejny odcinek z Crusader Ki What? Z Victorii 2! Tak, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Mamy rok 62, 1862. Mamy Chiny, mamy Zjednoczone Chiny nawet. Mamy trochę Mandżurów jeszcze. Jeszcze nie przegraliśmy potężnej wojny z Rosją. Miejmy nadzieję, że do niej nie dojdzie. A poza tym, cóż by tu rzec, tutaj te armie to może połączmy. A poza tym rozwijamy swoje armie, znaczy moje armie, nie przypisujcie sobie zasług, które nie są wasze. Rozwijamy swoje armie i jakoś to idzie, jakoś to idzie. Dobrze, zatem Chungzhou, albo może, gdzie by wysłać te 30? No niech idą do Chungzhou, dobra. A my w międzyczasie, build army, karabin, pyr, za dużo. 8, pyr, dobra. I dwie kawalerie. Dalej rozwijamy naszą armię, jakże wielką, potężną i wspaniałą. Gdyż jest to słuszne i zbawienne. I tak, co my tu możemy jeszcze zrobić? Możemy wywalić w ogóle Manchu Dominance, ale niestety, żeby to zrobić, to świadomość ludzi musi być większa. A ona będzie się już zwiększać powoli. Chyba. Czy nie? Nie, ona się ciągle zmniejsza. Aj, no niedobrze, no ale no, miejmy nadzieję, że to się niedługo zmieni. Możemy też zerwać pakt pekiński związany z Macao. Ale musiałbym być faszystą albo musiałbym mieć dyktaturę faszystowską, proletariacką albo burżuazyjną. Czyli musiałbym być po prostu totalitarny. Wzór totalitarny musiałby u mnie zapanować. Tutaj o co chodzi? Flota Beiyang. No nie jesteśmy z nikim w wojnie, ale to muszą zachodnie potęgi odkryć odkryć jakieś nowe techniki szkolenia jednostek, ale morskich, ale to jeszcze nie. Establish new army. Musi być 95, o Boże, to trochę nam zejdzie. Albo poziom cywilizacji o 50%, zatem to będzie chyba szybsze. I będziemy mogli sobie... I w ogóle przejdzie reforma armii. Aha, dobra, to olewamy reformę armii i skupiamy się na tej. Na ekonomii, tutaj co możemy jeszcze zrobić. Arsenał Funzhou. Jakakolwiek wielka potęga wynalazła Raider Group Doctrine. Dobra, czy jeszcze żadna nie wynalazła, zatem nie możemy tego wziąć. Będziemy po prostu kraść technologię na lawetach. Dobrze, Arsenał Hanyang to musi być 85 rok, dobra. Spoko. Found a China Merchant Steam Navigatory Company. Boże, tu jakiś 70 rok, dobra. I tutaj też jakieś railway. Dobra, musimy... 95. Czyli rok 95 to będzie wielka zmiana dla Chin. Nie chcę z wami sojuszu, pieprzcie się. Dalej nie mogę zmienić National Value, szkoda, bo nie chcę tej tradycji, kurwa. Muszę sobie zmienić te National Value na, nie wiem, na Order, czy coś w tym stylu. Czy Prosperity, or something. Dobra, opium, jebać opium. Jebać je. Nie interesuje mnie ono. Polepszmy sobie może relację, dobra, może nie z racją. Racja w ogóle jest siódma. Jest siódmą wielką potęgą, to jest przedostatnie miejsce. Zaraz ją przegonią Włochy. Jak Rosja przestanie być wielką potęgą, będę się bardzo głośno śmiać. Tak, jebać opium i jebać opium. So much. Niderlandy sobie wzięły Szwecję pod swój protektorat, a Francja... Już myślałem, że Teksas sobie wzięła, ale nie, to Chile jest okej. Aha, no tak, Amerykanie mają swojego Civil War'a, to wiele wyjaśnia. Portugalia chce akcję... Nie. O, mogę już Funzhou Arsenal. Szybko. A, ktoś wynalazł już Raider Group Doctrine. I to co spowoduje? No stracę pieniądze, ale pieniędzy to akurat się nie przejmuje. Dostanę trzeciopoziomowy port Funzhou. Gdzie jest Funzhou? Tak, nie żeby mnie to interesowało, ale mnie to interesuje.
Lubię wiedzieć, gdzie się znajdują fajne rzeczy w moim kraju. Funzo, tutaj. Okej, okay. Dlaczego akurat tutaj, nie wiem, ale nieważne. Dobrze, i dostanę... I ulepszy mi się po prostu technologia floty. Jak widzicie, technologia floty póki co jest taka, czyli nie ma jej. A teraz jak sobie to klikniemy i ukradniemy właśnie, znaczy ukradniemy, wykupimy technologię. Możecie tu sobie poczytać, jakie to było historyczne tło, mnie to za bardzo nie interesuje. I mamy trzeciopoziomowy port Funzo i to jest super sprawa, i jak to się teraz sprawa z technologią, to i to mamy. Super. Oczywiście nie powoduje to, że mamy od razu parowce, ale nieważne, ale przynajmniej statki są szybsze. Dobrze, zatem jest ok, jest ok. Mamy większy force limit, jeżeli chodzi o flotę. Prusy chcą prawa przemarszu, tak. Znaczy... O, prawo przemarszu od Prus. Czyżby wreszcie walczyli z Francją? Nie. Z kim wy walczycie? Jakaś wojna. Nyny. Show Wars. American Civil War, tak to wiem. Wojna coś tam francuska. Pruska wojna o wolność Szlezwiku. To prawie że wojna światowa. Popatrzmy, co tu mapa dyplomacji mi powie. Okej. Okay. Chwila. Ja już myślałem, że tutaj są z nimi w tej... są z nimi w sojuszu, ale nie, to ten jasno niebieski kolor. Dobra, czyli Hiszpania i Osmanie oraz ten cały tutaj związek niemiecki versus Wielka Brytania i Dania. Okej, okay, ciekawe. I Portugalia. Ciekawie tu się robi, naprawdę. Prusy tutaj biją się z Wielką Brytanią, to jest niewiarygodne. Aha, a Dania była w strefie wpływu w Wielkiej Brytanii, no to dlatego się klepią. Okej, okay, to się zaczyna robić coraz ciekawsze. Tutaj się dzieją fajne rzeczy. W Europie się dzieją fajne rzeczy. Co tu się dzieje? Zuid-Pansberg, Unification of the South African Republic. In the light of the occurring South African Republic, the time of unification of Zarhechkom. Derp? Czy tutaj była kolonia taka jak w Indiach była? Że teraz to po prostu jest Wielka Brytania? Chyba tak to było. Ale nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli wiecie. Okej. No widzę, że Prusy póki co wygrywają, ale to z tego powodu, że Wargola tutaj sobie właśnie nabiją i no, Wielka Brytania jednak musi się desantować, a Prusy są o wiele lepsze na lądzie niż na morzu, zatem dominacja na morzu może być i mogą zablokować wyspy duńskie i ciśniny duńskie, przez co Prusacy nie dojdą do Kopenhagi, ale war score jest o Szlezwik, a Szlezwik to jest, moi drodzy... gdzie jest mapa regionów? Tu, mapa regionów, o Szlezwik. No to tu, to jest Szlezwik. Zatem muszą, no mają to podbite. Zatem będzie się im ładował Warscore i Wielka Brytania w końcu przegra. Szlezwik, Holsztyn. No mają to wypełnione w 50%. Governor sends a letter. Kto, co się dzieje? Dobra. Okej. Okay. Coś tam z Holendrami nam nie po drodze. Chodzi o opium oczywiście. Zatem tak. Pogarszamy sobie relacje z Niderlandami, nie boimy się ich, mogą tu sobie przyjść, proszę bardzo. A wmiast tego jeszcze w South Jiangxi, czy tam w South Jiangsu, popy stały się bardziej reakcyjne. I super, no nie dziwię się, że ludność staje się bardzo taka reakcyjna, konserwatywna, bo no jeżeli liberalny zachód nas tak atakuje, no to my nie chcemy liberalizmu u siebie, prawda? Prawda. Też bym, jakbym był Chińczykiem na tym okresie, też bym tak pomyślał. Jeszcze tym bardziej, jakby tylko 9% mojej populacji umiało pisać. Ale nasza edukacja jest niezła.
Dobrze, może podniesiemy trochę podatki, bo tak troszeczkę mało ich dostajemy. Na co my tyle wydajemy? Chyba na armię, co nie? Chyba tak, no na armię tutaj nam się wydaje dużo pieniążków. No ale niestety, no będziemy musieli z tym żyć. Taryf niższych mieć nie możemy. Armia ciągle jest na 100% utrzymaniu, to chyba nie, już nie potrzebujemy 100% utrzymania. Ale nie damy sobie na zero, bo w każdej chwili może wybuchnąć jakaś wojna. Tutaj zmniejszymy, niewiele to da, tylko 10, a to w sumie to jak zmniejszyło tylko 10 funtów, to nie warto w takim razie. Ale może, nie, administracja mi coś da. Niby tak, ale z drugiej strony nie. Jebać opium. Jakiś social spending. No to zrobię tak. Tutaj te social wydaje, te emerytury strasznie wielkie są. I okej, okay, i może podniosę trochę te edukacje. O Boże, nie, dobra, wracamy, nie, to był zły pomysł. 75%. I tak zostawmy, dobra. 1,84 populacji jest intelektualistami. Zatem jeszcze tylko troszeczkę i będzie ok. Ok, patrzmy się, co tam się dzieje tutaj. Badenia tutaj okupuje północny Półwysep Jutlandzki. Ale pytanie, dlaczego mają tylko 50% tego kora? Skoro... O, jest wojna Boshin. To zaraz do tego przejdziemy. O, mają już 100%, czyli wygrywają już w tej wojnie. Wojna Boshin, czyli ci, którzy grali w Shogun 2 Total War na zmierzchu samurajów, wiedzą, co to jest. Japonia teraz właśnie się unifikuje. Albo pod sztandarem cesarza, albo pod sztandarem Shoguna. I zobaczymy, kto wygra. Mam szczerą nadzieję, że żadna strona, chociaż no nie może tak być. Japonia się właśnie zjednacza na naszych oczach i ona też wejdzie w... stanie się cywilizacją, w sensie ucywilizuje się i no niestety, ale zagraża nam to i nie możemy z tym za bardzo nic zrobić. Technicznie możemy ją zaatakować, ale z drugiej strony to jest bardzo głupi pomysł, bo Japonia jest no dość silna. Dość silna i ma o wiele lepsze właśnie wojska od nas. No i przede wszystkim jest wyspą. Musielibyśmy się tam zdesantować. A to nie będzie dobry pomysł. Znaczy, w sumie to nie możemy. Z doświadczenia wiem, moi drodzy, z doświadczenia wiem, że z Tajwanu na wyspy japońskie można przejść bez użycia floty. Ja też nie ogarniam dlaczego, ale tak jest. Można przejść z Tajwanu tutaj, tak normalnie jakby to była ciśnina. I można też przejść z Korei po tych wysepkach tutaj, jakby to była normalna ciśnina. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Dobrze, o, Civil War w Ameryce się skończył. Wygrali oczywiście unioniści. Wygrała północ, so no, nothing change. Zatem świetnie, ok. Kolejny self ten. Mogę dwa razy to sobie wjebnąć. Chyba, że to nam pierwsze, co się skończyło. Prestige, research point. No oczywiście, chcemy to, ciągle. Ciągle to sobie będziemy pompować. Aha, czyli to działa tylko przez 5 lat. Aha, to działa tylko przez 5 lat. To dlatego musimy mieć całkiem dużo pieniążków. Okej, okay, ma to sens. No okej, okay, to jest taki plan pięcioletni, żeby wzmocnić swoją pozycję na tutaj. Drums of War, oho. Qing Empire gains humiliate Casus Belli na United Kingdom. Okej, okay. Możemy się zrewanżować Wielkiej Brytanii i wypowiedzieć jej wojnę. Jednakże no my nie będziemy tego robić, bo nie jesteśmy samobójcami. Tak. Assassine terytorii. Możemy jej zabrać Kanadę z jakiegoś powodu. I redukcja prestiżu. No to by było całkiem spoko, bo Wielka Brytania ma za dużo tego prestiżu, jest pierwsza we wszystkim. I ma 15% zniszczenia wojną. Matko boska.
Ale wygrywa. Wygrywa tę wojnę o Szlezwik. O dziwo. Dlaczego wygrywa? Pójdźmy sobie grę. Czosu, Meiji Restoration, tak, tak. O, wojna Boshin się skończyła, to też warto zobaczyć. No mimo wszystko to Prusacy tutaj mają Wargola, ten Wargol będzie się stanowczo zwiększać. Kto wygrał? Cesarz? Tak. Chyba cesarz. Gdzie jest stolica? Nie w Edo, jest w Kyoto, zatem tak, cesarz wygrał. Wygrał cesarz i tutaj powstała jakaś republika Ezo. Satelita Japonii. Dlaczego to powstało? Nie wiem. Ale teraz Satsuma powstała. Co, Imperium znowu się dzieli? Tak. A nie, to chyba tak, to jest Satsuma Rebellion. Rebelia Satsumy. Mhm, tak. No ale to Satsuma powinna to przegrać. Chociaż teraz jakbyśmy uderzyli, to może w Satsumę, zanim oni by tutaj... A nie, nie możemy. Nie możemy, nie możemy niestety. Nasze relacje są za wysokie, a zanim my cokolwiek tutaj zrobimy, to niestety już przegrają. No trudno. Okej, dobra, to poprawmy relacje z United States, bo dlaczego by nie? OJH ja chcę, nie chcemy. Prusy, my z wami sobie też zwiększymy relacje. Wrogowie Wielkiej Brytanii i Francji to nasi przyjaciele. Austria, może z Austrią sobie też poprawimy relacje. Z Rosją mieliśmy już friendship, ale now is ended. Ta wojna to przekreśliła? Tak. I tak jest tak, jak zakładałem. Wielka Brytania tutaj zablokowała ciśniny duńskie i tutaj się chyba nawet zdecentowała. Odzyskali Flensburg, a Prusacy tutaj dominują, jeżeli chodzi o ten. Jeżeli tutaj chodzi o właśnie o ziemię, ale widzę, że tutaj Wielka Brytania przeszła do ofensywy, bo tutaj się chyba zdesantowała w Danii, tu w Hanowerze i leci po swoje. Jak to wygląda na sphere of influence? No, Prusy mogłyby już stworzyć Niemcy. Tylko no brakuje im Alzacji i Lotaryngii. Do tego. Dobrze, spadać z tym. Okej. Nie chcę tego pieprzonego opium u siebie. Satsuma tutaj oczywiście przegrywa. Republika, właśnie to jest republika, tak, to jest demokracja tutaj. Oh my god. Dobrze, a tak, Imperium Japońskie jest 10. siłą świata, mimo iż jeszcze nie wykształciło pełnego potencjału. I jest cywilizowanym krajem. No niedobrze, bardzo niedobrze. My mamy dopiero 20%, Korea ma 30%. To będzie strasznie ciężkie do ugryzienia, ale... idźcie tu. Wyjdźcie tu, albo w sumie wyjdźcie tu, a wyjdziecie tu. My musimy się ciągle wzmacniać, ciągle nasza armia musi być tworzona. Bo bez tego no to... O Jezus, nie! Boże, nie. Ja wiem, że to kosztuje tylko... tylko zboże, ale no bez przesady. Dobra, raz, dwa. Okej, Wietnam, nie chcę z wami sojuszu. Sorry, memory, nie chcę was atakować, ja ledwo sobie radzę z moim krajem. Nie chcę tutaj jeszcze dodatkowych ziem. Pisaliście mi, żebym podbił tutaj Birmę i Wietnam, bo tak by było dobrze. No nie byłoby dobrze, dlatego że raz, że tutaj jest strefa wpływu w Wielkiej Brytanii. No Birma to w sumie już nie istnieje, ale to pomijmy to. Jest rozczłonkowana. A Wietnam, no to jest... Nepal, chcę sobie już spadać. A Wietnam, no to wiecie, po co mi kolejna ziemia, której tutaj potwierdzam, administracyjnie nawet nie sięgam. No trochę tak bez sensu, co nie? No, po co mi jakaś kolejna ziemia, która mi nic nie da, no? Jeszcze inna kultura i w ogóle. Już wystarczy, że Chiny muszą być silne same w sobie, a dopiero potem mogą podbijać. Przez to, że jesteśmy niecywilizowani, mamy 81. miejsce w rankingu światowym. Boże święty, to i tak jest nieźle. To i tak jest nieźle, naprawdę. Misjonarze zagraniczni. No oczywiście, że ignorujemy ich, nie dość, że to nam da w Szanghaju świadomość ludzi, to jeszcze research pointy nam zwiększy, zatem ignorujcie ich.
Ignorujcie ich całą rodziną. Mobilization Impact. Dobra, fajnie. Nie możemy nawet jeszcze przeprowadzać mobilizacji, ale kiedyś ją wreszcie przeprowadzimy. Mhm. Do przu. O, skończyła się wojna. Oto, o Szlezwik. I chyba doszło do statusu quo. Bo wyzwolono Holsztyn, który wszedł pod panowanie właśnie Prus. Albo już on tutaj był, nie wiem, nie, chyba go nie było tutaj, nie, zdecydowanie go tutaj nie było. Dlatego tak, Holsztyn jest prusacki, ale Dania zachowała Szlezwik. Tylko pytanie, czy to wystarczy Prusakom? Nie wiem, choć się domyślam. Nie ma żadnej wojny. Rok 1866, 1 września, nie ma żadnej wojny na świecie, to jest coś. Co jeszcze tu możemy popatrzeć? Party Loyalty, o w sumie... mimo iż większość tutaj jest liberalna, to Wielką Brytanią ciągle rządzą konserwatyści. Ciekawe. Jebać to opium. Migration, tak. Ludzie uciekają tutaj do Ameryki oczywiście. A właśnie, popatrzmy się na mapę kultur. Jak tam to wygląda na Syberii? Ukraińscy tutaj ludzie są. Ukraińcy tutaj sobie przesiadują. Wygnani. Spadaj. Tutaj są Ukraińcy. Tutaj są Jakuci, ale to normalne. Tutaj Rosjanie. Tutaj jacyś po prostu ten. Kazakowie. Tatarzy. Nie ma tutaj nigdzie Polaków. Chyba, że gdzieś tu będą takie mniejszości, nie? Tutaj ciągle jest kultura rosyjska. Czyli nie ma zsyłek na Sybir polskich. Kupne. Powinni wysyłać. Białystok jest białorusko-polski i trochę żydowski. Dużo w sumie Żydów jest w Polsce, jak z tego co widzę. Dużo, a nie, w Łodzi nawet nie, ale w Skierniewicach jest więcej. W Warszawie jest dużo. A w Krakowie? Krakał? W Krakowie tak se. Okej, no Polacy tutaj nie zostali wynarodowieni, najmniej ich, no, chyba że w Niemczech. Tutaj trochę ich mało jest, ale Poznań ciągle jest polski. No niestety, ale Pomorze to już dominacja po prostu kultury niemieckiej i tyle. Ale ciągle Opole jest polskie, to ten Śląsk tutaj górny to jest naprawdę ostoja polskości. I co? No i tutaj są Niemcy. Tutaj są Niemcy w tej właśnie Alzacji Lotaryngii. No, ciekawe kiedy to wybuchnie ta wojna. Nie wiem, ale Rosja pobiła się z Osmanem, to chyba podczas wojny krymskiej, albo niedawno, i zabrała im Van, czyli te takie pogranicze kurdyjskie. Tam Kurdowie sobie żyją. Ciekawe. French Empire demands retribution. No niby z jakiej racji? Co? Foolish Koreans have begun executing Catholics. Aha. Dobra, czyli Koreańczycy tam zrobili niezłą siekę. Koreańczycy zrobili niezłą siekę na katolikach, którzy byli francuscy, byli Francuzami, i Francja się teraz wkurwia i chce interwencji tam. I możemy porzucić Koreę albo walczyć z Francuzami. Nie chcę walczyć z Francuzami, ale nie chcę też stracić Korei. Jak stracę Koreę, to nie dość, że Francja to sobie może coś tam wziąć, to jeszcze to gówno może coś sobie wziąć. Nie porzucimy Koreańczyków. 10 prestiżu. Zapewne wywoła to wojnę. Tak, wywołało to wojnę. Z z Andorą. French Expedition to Korea. Jak to jest? Humiliation of... Aha. O, to bardzo, bardzo ciekawie, bo
Humiliation of Kingdom of Joseon, czyli Korea. Chcą upokorzyć Koreańczyków i to tylko to. Nie chcą ich przejąć, to jest bardzo dobre. I będą dostawać Warscores bitew, czyli no, po prostu musimy całą armię tutaj naszą, najlepiej tymi, a w sumie masa też zadziała. Tak, musimy bronić po prostu Korei. Musimy bronić Korei i myślę, że to będzie wystarczyło. Co to za dziwna armia? Aha, bo to są te Forbidden Banners. Tak, gdzieś tu jeszcze miałem, tu jest ta armia. Dobrze, to wy brońcie tutaj Pekinu. Dobrze, mamy wojnę zatem z Francją, wymuszoną, ale jednak. Nie porzucimy naszych braci, 10 prestiżu to zawsze jest fajna rzecz. Ten odcinek właśnie zbliżył się do końca. Mamy wojnę z Francją i Andorą. Mają o wiele większy potencjał militarny, są o wiele silniejsi niż my. Ale może my też coś tam ugramy. Wystarczy, żeby był status quo. Naprawdę, wystarczy, żeby był status quo. Francuzi nie zaakceptują tego, ale to zaakceptują. I teraz tak. Nie wiem, czy to oznacza, że dostanę 5 prestiżu. Nie, raczej nie. Prestige is reduced by 25, ale to chyba tego. Ale nieważne. No możemy się poddać, ale nie chcemy się poddać. Biały pokój nas satysfakcjonuje. Nie chcemy też podbić Francji, ani jej upokorzyć, bo w sumie wystarczającym upokorzeniem będzie, jeżeli po prostu będzie status quo. I to tyle mam co do powiedzenia w tym odcinku, moi drodzy. Zatem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie go. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do zobaczenia. Piszcie rady odnośnie tej wojny z Francją. I do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Bye.